Cześć wszystkim, znowu po 7, przeciąg arkanu. Dobra, przewinąłem trochę do tej części, której jeszcze nie byliśmy. Dobra, nie ma co kombinować, otwórzmy ogień. Okej, chciałem trochę więcej ja postrzelać, ale... Nie zdążyłem. Nie? Czy coś tu mamy? Chyba nie. Jesteśmy w tej części. Chyba nie za dużo już tutaj zostało tych kanałów. Tam już byliśmy, jak widać. Dobra. Tutaj, proszę się pokazać. Te problemy z widocznością. A muszę jeszcze bliżej podejść. Nie. Dobra, nieważne. Kolejna duża grupa ich. Fajnie. Dobra, jestem trochę otruty, ale nie za bardzo. Może trochę bardziej niż zwykle, ale przeżyję. Generalnie walka z nimi wręcz byłaby chyba bardzo upierdliwa. Przynajmniej, jeżeli nie mielibyśmy leczenia tak dobrego jak Virgil. A te są tylko dla pokazu. What is it that you wanted? What type of item? Co tutaj? Tędy weszliśmy chyba, tak? Nie. Jest jakieś wyjście kolejne. Albo przynajmniej udaje być, próbuję udawać wyjście. Dobra, zbadajmy jeszcze ten korytarz. Potem wrócimy. Na pewno nasz cel jest na południu. Generalnie wyjście, które nas interesują, mają dokładnie taką samą orientację jak na górze, co robi sens. Dobra, tu już byliśmy. Takie ładne kółko udało mi się tutaj zatoczyć i chyba pozbierać wszystko, co chcieliśmy. A raczej nie miałem tutaj nic zaplanowanego. Nie znam tej części tarantów zbyt dobrze. Dobra, więcej zombiaków. Ciekawe. Wracając do większego interfejsu, jesteśmy dosyć blisko kolejnego poziomu, fajnie. Chyba tej grze więcej przydałoby się takich lokacji, w których po prostu wchodzimy i robimy porządek. Jest jedna chyba z fajniejszych części tej gry. Nie mam co tutaj za po prostu, nie mam tutaj za dużo nic do mówienia. Po prostu chodzimy i sobie czyścimy. Ale tak, ale to jest dosyć przyjemne. Widzimy te wszystkie nasze bronie i czary, które w końcu możemy wziąć w obroty. Dobra. Mhm.
Tutaj na, prawie na pewno już byłem. Więc to musiałem zrabować. Dobra. Zobaczę jeszcze na wszelki wypadek, czy tam nie ma jakiejś odnogi, którą bym pominął. Nie. Dobra. Teraz szukamy przejścia do tamtej dużej grupy zombiaków. Pewnie będzie gdzieś tutaj, co? Tak, blisko wejścia. Tak, dokładnie. Dobra, zombiaki, przygotujcie się na snajperkę. Dobra, tego nie chciałem. Your order has been executed, sir. Jeżeli będę atakował ich z wystarczająco dużej odległości, to moi ludzie się nie rzucają na nich. O to mi najbardziej chodzi. Że? Dobra, jest tu dużą grupę, które tam wcześniej widzieliśmy. Czy mogę im rzucić coś? Średnio. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mała grupka jeszcze została. Coraz silniejsi się robią. I grupki coraz większe się robią. Tak bym chciał, to pewnie bym dużo więcej tam nie ugrał. Więc okej. Proszę się wysunąć. I więcej szczurów teraz. Dobra, idźcie tam, moi ludzie. Mamy jedno wyjście. Nie wiem, czy to jest to, które chcemy. Ciekawe, bo nie widzę żadnego innego. Zobaczmy, gdzie tutaj wyjdziemy. Dokładnie tam, gdzie chcieliśmy. I to jest chyba Polok. Z tego, co kojarzę. Te drzwi są otwarte. Dobra, panie Poloku. Myślę, że przywódca jednego z gangów zasługuje na to, żeby odejść z hukiem. Czy mogę się poruszyć? Momencik. Chyba nie wyekwipowałem broni. Nie mam wystarczającej siły, żeby tym walczyć. Okej. Ogłuszył mnie. Niemiło. Spróbujmy to jeszcze raz zrobić.
Dobra. No i to tyle. Your order has been executed, sir. Panie, czy miałeś jakiś klucz? Nie, miałeś absynt i dużą zbroję. Sok, potrzymaj nam to. Mam te jakieś dwie... dwie skrzynie. Dobra, użyjemy uniwersalnego... otwieracza. Znaczy naszego psa. Your order has been executed, sir. O, złoto. Miło. Your order has been executed, sir. Dobra, co tutaj mamy? Virgil, co tam zakosiłeś? Nic ciekawego. Dobra. Była przekombinowana wersja, jak pozbyć się Poloka. Generalnie gdzieś tu powinien być też drugi tunel, który doprowadzi nas do posiadłości Mauga. A w tym momencie nie chce mi się go szukać. Więc może przejdźmy się górą. Zamknięte. Dobra. Your order has been executed, sir. Użyjmy uniwersalnego otwieracza. Panowie, czy wy zamierzacie pomścić śmierć swojego szefa? Nie? Czy mogę zrobić to za was? Has been executed, sir. Coś ciekawego? Nie wiem, w sumie. Może później tu wrócę i pograbiam część tych zwłok. Z ich cennego sprzętu. Dzień dobry, panie oficerze. Poproszę muzykę. What is it that you want? What type of item? Dobra. Mauk na pewno będzie cieszony. Przy okazji, tu jest to zejście. Na tym są odblokowane drzwi. Więc możemy tam zejść i jeszcze się pobawić trochę. Dobry ogrze. Będę potrzebował mojej snajperki z powrotem. W sumie to trochę głupio jest ten quest skonstruowany, że ledwo co dołączyliśmy do gangu i już Małko od razu zleca nam zabicie wrogiego przywódcy. Polok, nigdy nie więcej ci, nie będzie cię już niepokoił. No, dziękuję i dobrego dnia. Dostaliśmy fate point za to? Nie. Dostaliśmy masę doświadczenia. To się przyjrzymy później. Momencik, czy mogę użyć tego zejścia? Mogę. Bo nie mam wyekwipowanej broni jak zwykle. Dobry ogrze. Dziękuję. 38 tysięcy, dobra. Zbadajmy jeszcze tą ścieżkę, pomordujmy co tu mamy i to będzie definitywnie koniec naszych przygód w Tarancie. Your order has been executed, sir. Nadgorliwi towarzysze. Mogę ci pomóc, Geoffrey?
Okej. Okay. Zmarnowaliśmy potkę, ale okej. Okay. Geoffrey, gdzie jest twoja laska? Your order has been executed, sir. Znowu ją opuściłeś, baranie. Kiedy miałem ostatni quick save? Tutaj. Dobra. Zapamiętaj sobie częściej quick save. I must say I am speechless before the grace with which you wield your weapons of destruction. Dobra, Geoffrey, na pewno nigdzie indziej nie zgubiłeś tej laski. Teraz masz ją przy sobie? Tak, masz ją przy sobie. Ona... O, kurde, tego nie zauważyłem, że ona ma prędkość 38, okej. Okay. To by tłumaczyło, dlaczego Geoffrey ją tak wywija na lewo i prawo. Your order has been executed, sir. O nie, Geoffrey! Ratować Geoffreya! Uratować szeregowego Geoffreya. Dobra. Lepiej. My wrócimy gdzieś tutaj. Więcej tych. Czy może któryś z was wyjść na widok? Dobra. Trochę poważniej mnie potruli. Nie jest coś, czym leczenie. Virgila by sobie nie poradziło. Niezidentyfikowany miecz i niezidentyfikowany sztylet. Ciekawe. Dobra. Gdzie my wyjdziemy? Korytarz się ciągnie trochę kawałek dalej niż inne. W każdym razie, no, to też widać, że oboje przywódcy gangów mają taki korytarz, w którym właśnie z tej zamkniętej części można się zakraść bezpośrednio do nich, prawie bezpośrednio, bo Malk ma jeszcze jakiś tam kolesiów, którzy go chronią. Polok najwidoczniej nie był taki sprytny. No i ich tam w miarę mordować bez przebijania się przez całą resztę gangu. Chociaż nawet tutaj nie było to dla nas zbyt dużego problemu. Dobra. Czy tu gdzieś było wyjście? Chyba nie. Dobra, wiecie co? Zrobię cięcie. Widzimy się u pani magiczki. Poidentyfikujemy te znalezione przedmioty. Dobra. Jesteśmy tutaj. Zobaczmy. Mieczyk. Obrażenia. Zręczność minus 4. Szansa zamienienia. Szansa na petryfikację. I męczy nosiciela. Okej, okay, niezbyt fajny. Magic Ropes. Chyba by są lepsze niż te, które ma obecnie Geoffrey. Porównamy za chwilę. Sztylet głupca, 20% szansy na krytyczną porażkę, niezbyt fajne. To jest, wygląda na sztylet czasu. A to jest magiczny sztylet, ma na plus 10. Nic specjalnego. Jeżeli chodzi o sztylety, to pewnie nawet niezłe, ale... Ech. Dobra, zwykły sztylet AC plus 10. Coś jeszcze tu mieliśmy. I... pierścień AC plus 10 i pierścień odporności. Coś więcej jeszcze tu znaleźliśmy? Raczej nie. Dobra. Geoffrey. To jest upgrade. To
To jest upgrade 11, 7 plus 12, 13, 7 plus 12. Dobra, to ma trochę większe AC, ale mniejszy damage resistance. 7 plus 12 to jest 20. Co ja mówię, 19. To jest już całkiem niezła zbroja. To ma tylko 13. Ale to ma jeszcze odporność na ogień i na P. Na poison. Też ma odporność na ogień, to ma odporność jeszcze na magię. Dobra. Generalnie to jest grubszy upgrade. Jedno zachowamy, drugie sprzedamy. Dobra, pytanie, jak dużo z tych chcesz kupić? 425, a jeżeli jeszcze założymy nasz zestaw krasnoludzkiej piękności? Nadal 425, okej. Okay. Stanie nawet to kupić. Magiczny sztylet. 10 many, nie warte. Dobra, co do reszty rzeczy. Bo mamy chyba jeszcze jakieś wolne miejsce. Dobra, czy ty, Virgil, w ogóle korzystasz jeszcze z tego? 18. Bym ci to zabrał. Ci trochę spadnie zręczność. Ta. Ale dobra, ale chyba byłbyś w stanie z czegoś innego wykorzystać. Możemy dać ci tę odporności. Pytanie, czy inni ludzie mają jakieś wolne miejsce? Thorian Kale. Co jeżeli to ci zabiorę? Nadal masz 20. Dobra. Znaczy, że mogę ci dać coś, co zwiększy ci, powiedzmy, odporności. Naprawdę masz trochę... Nie wykorzystujesz pewnie tego mocy, ale okej. C63, ile ty masz, Thorianie Kelu? 65, bo ty masz całkiem niezłą tarczę też. Mam jeden pierścień, który nie mam komu dać. Dobra, Virgil, trzymaj. 69 AC. Dobra, czy coś więcej? Z grubsza nie. Dobra, o czym to było? O poramie smyfie. Dobra. Zrobię jeszcze obrządki. Poobrządzam tutaj różne rzeczy, które tutaj mamy. I wracam za chwilę. Dobra, pozałatwiałem chyba wszystkie sprawy, jakie nas interesują. Tak, Thorian Kael dostał mistyczną zbroję płytową. Nie wiem, czy to jest dokładnie taka sama, którą wcześniej została zniszczona, czy nie. W każdym razie całkiem nieźle na niego działa. Zastanawiam się, czy dalej chcę korzystać z tego i myślę, że na razie to odłożę do naszej skrzyni z zapasami. Jeżeli będę miał, zainwestuję w przyszłości trochę więcej siły, to wrócę do tej ciężkiej zbroi. Póki co za bardzo mnie obciąża, więc pozostanę przy tej zbroi kolczej. Za to zauważyłem, że mamy dużo pieniędzy, więc zainwestowałem je. Poszedłem do uniwersytetu i kupiłem 3 podręczniki kowalstwa. Okazało się, że nie są aż takie drogie. Każdy kosztuje tylko 750 sztuk złota, więc byłem w stanie kupić 3. Jestem głupi, przez całą grę nie zauważyłem, że ilość potrzebnych jakby zdolności w danej dziedzinie jest wyświetlana tutaj. Czyli na przykład, żeby stworzyć ten rifled cannon, potrzebujemy 50 rusznikarstwa i 50 kowalstwa. I kto by powiedział, 50 to jest dokładnie tyle, ile dają mi 3 podręczniki. Nie dokładnie, trochę więcej. W każdym razie możemy zrobić ten rifled cannon. Ponoć najlepsza, największa broń w grze, z największym boom, zużywa 5 pocisków, nie, dwa pociski. W wersji bazowej gry chyba zużywało 5 pocisków. No, dobra, ile siły to wymaga? 13. Być
Może kiedyś podrasujemy siłę. Dobra, obrażenia 35 do 55. Ładnie. Ładnie. Tylko problem jest taki, że na razie nie jesteśmy wystarczająco silni. To dużo by nam zmniejszyło szanse trafienia. To jest cel na przyszłość. Mieć wystarczająco siłę. Dobra, ale w takim razie znaczy, że te dwa punkty nie będę ich marnował na kowalstwo. Wydaje mi się na coś, co rzeczywiście potrzebujemy, czyli na baterię. Dobra. W międzyczasie kupiłem gdzieś raz elektrolit, drugiego nie znalazłem. Zobaczmy, ile jedna porcja baterii tworzy. Mamy 92 baterie. Teraz weźmiemy chemię. Czyli 50, tak jak pociski. No dobrze. Baterie nie są aż takie chyba. Chyba są trochę cięższe od pocisków. Dobra, więc generalnie teraz jak będę miał okazję, będę skupował elektrolit. Te płytki miedziane, można dostać je bez problemu wszędzie. Więc nie będą one problemem. Problemem będzie elektrolit, który ciężko znaleźć. Gdzieś, kurczę, gdzieś w zamglonych wzgórzach miałem jakieś... Chyba spotkaliśmy pierwszy elektrolit. Tam trochę chyba gdzieś było, ale nie chce mi się cofać. A tutaj w sklepach nie zawsze się pojawia. Dobra. Więc najbliższym naszym celem jest podreperować naszą siłę, tak żebyśmy mogli dzierżyć te piękne bronie, które wytworzyliśmy. I żeby móc to również wspomagać się dosyć dobrą zbroją. Więc to będzie nasz przyszły cel. No tak, generalnie mamy już wszystko, co chyba, co byśmy chcieli mieć w grze. Ewentualnie się zastanawiam, czy nie chcemy pójść w mistrzostwo percepcji. Mistrzostwo strzelania. Barabim, barabum, barabim, barabum. Chyba tak, pójdziemy w mistrzostwo strzelania, załatwimy zadanie związane z tym, żeby zostać mistrzem. I potem skupimy się na mniej potrzebnych rzeczach, czyli na sile i na unikach. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra. Zastanawiałem się tak, w przyszłości, jeżeli będziemy mieli jeszcze jakieś naprawdę zbędne punkty, to może pójdę w mechanikę i spróbuję zrobić coś z robotami. Ale na razie nie widzę, żebym miał jakiekolwiek zbędne punkty do takich rzeczy. Dobra. Czy coś jeszcze miałem do powiedzenia? Mam, zawsze mam coś do powiedzenia. Zaczęły się bunty w fabryce taranckiej. To znaczy, że możemy pójść tam do orków strajkujących w fabryce i możemy skończyć tarant. Zrobimy to, ale jeszcze nie teraz. Póki co tarant jest jeszcze przydatny dla nas. Jest tutaj dużo kupców. Tak, ta pani ostatnio miała elektrolit, ale teraz go nie ma. Przy okazji, jak kupimy to za parę monet i pójdziemy do sklepu ogólnego, to powinniśmy być w stanie też wytworzyć paliwo teraz za darmo. No tak, ty zawsze masz wino. Szkoda, że nie masz elektrolitów. Trudno. Teraz... Tak. 20 chemii nam brakowało. To, co zdobyliśmy tworząc baterię, ucząc się baterii. Możemy tworzyć darmowe paliwo. To też może się przydać. Jest parę broni w grze, które korzysta z paliwa. No chyba te mołotowy, tak. Mogą się czasami przydać, bo jeszcze nadal odrzucają przeciwników.
ale generalnie ich zastosowanie przestało być zbyt przydatne. Dobra, do tarantu jeszcze wrócimy po to, żeby skończyć tarant, dosłownie. Ale póki co musimy udać się do Caladonu, a to oznacza, że musimy pójść na statek. Statki są w Ashbury. I z tego skorzystamy. Póki co jedyną drogą do Caladonu, jaką znamy, jest statek. Zmienimy to niedługo, ale póki co pierwszą wycieczkę musimy odbyć statkiem. Kto tu jest głupcem? Wezmę te rzeczy. Możemy je szybko, łatwo sprzedać w Ashbury. Dziękuję. Biedni. Biedni barbarzyńcy czy rabusie. Ani grosza przy duszy. Co, nic nas nie atakuje? Już wymordowaliśmy. Podróżując od Tarantu do Ashbury tyle razy, już może wymordowaliśmy wszystkich. Nie zdążyłem kliknąć. Your order has been executed, sir. No, ten działał w solo. Trochę na tym zarobił. Dobra. Wyleczmy się. I do Ashbury. Dobra, pytanie. To jest sklep chyba ogólny, tak? Czy masz elektrolity? No, soletry zawsze bardzo chętnie kupię. Elektrolitu wydaje się, że nie masz. Przykro mi. Możemy pójść tam jeszcze do zielarki, ona może mieć coś. Ten denseń. Nie ciebie chciałem kliknąć. Nie kupujesz technicznej rzeczy. Przykro mi. Tam jest technolog. Dobra. Nie jest zainteresowany tym. Przykro mi. Bo coś tu ma. O, mechanized gun. Long range pistol. To też chyba czegoś, co jeszcze nie mamy. Więc nauczmy się. Zobaczmy, co tu ciekawego mamy. Dobra. Mechanized gun. To również ciekawa broń jest. Auto loading chamber i repeater rifle. A możemy to stworzyć. Long range pistol. Jest chyba pistolet z zasięgiem właśnie mniej więcej snajperki. Generalnie to jest trochę downgrade, jeżeli chodzi o obrażenia i zasięg. Jedyna zaleta jest taka, że mieści się w jednej ręce. Dobra. Drugi fancy pistol, ale w sumie nie będziemy tego robić. Dobra, możemy... mamy wszystkie rzeczy, aby skonstruować ten repeater rifle.
Pobawmy się. Repeater rifle. Mechanized gun, czyli karabin maszynowy. Szybkość 25. Okej, również musimy popracować nad siłą, żeby to dzierżyć sprawnie. Ale dobra, zasięg 15, trochę słabszy. Obrażenia, okej, wcale nie są gorsze od tego, co teraz mamy. 15 do 30, 10 do 30, no trochę słabszy, ale nie dużo. A jest dużo, dużo szybszy. Problem jest taki, że zużywa więcej amunicji. Czy to uznajemy za problem? W tym momencie gry to jest bardziej cecha niż problem. Dobra, zatrzymamy to sobie. Na pewno nam się przyda. O, miałem odwiedzić jeszcze ten... dobra. Wiecie co? Później się tym zajmiemy. Szkoda, że nie chcesz kupić mojej zbroi. Nie będę jej targał ze sobą do Caladonu i walę na śmietnik. Właściwie jakiś złomiarz, żul, który rano zajrzy do tego śmietnika, będzie bardzo zadowolony z siebie. Dobra, pani zielarko. Czy ty masz elektrolity? Masz. Idealnie. Również saletrę, którą zawsze kupię w dowolnych ilościach. Dobra. Czy on miał gun chases? Chciałbym to pokazać, chociaż żeby zobaczyć, jakie ma statystyka do ta broń. Raczej nie będziemy downgrade'ować naszej snajperki do tego pistoletu. Ale chciałbym chociaż zobaczyć, jak to wyglądają. Nie masz gun chases. Może kiedyś gdzieś znajdziemy. Dobra. Chyba nic, na razie nie mamy więcej do robienia w Ashbury. To jest mistrz strzelectwa, więc jak już już zdobędziemy mistrzostwo, to tutaj wrócimy, żeby zrobić dla niego zadanie. Ale póki co udajmy się do Caladonu. Chyba zwykły kapitan nie stanie nas tam zabrać. Zobaczmy, co tam u Teacha, czy on byłby na stanie zabrać do Caladonu. Nie. Jest jeszcze jedno. Jedna wyprawa, którą możemy z Teachem się udać. Ale to jest coś, co nie będziemy robić w tej grze. Mianowicie chodzi o tą wyspę Thanos, czy Thanatos, jakoś tak. Ale zła postać nie musi się tam udawać. Może, ale nie musi. I my nie będziemy. Dobra. Do Caladonu. 100 zł za głowę. Okej. Okay. Inwestycje. Generalnie nie zamierzam pływać w tą i z powrotem do Caladonu. Raczej znajdziemy drogę z powrotem lądową, żeby wrócić do Tarantu. Okej. Jest jedna z gaz... jest jakaś gazeta. Tak, to jest jeden z rzeczy, którą rozwiążemy. A to jest jeden z dłuższych questów w Caladonie, mianowicie morderstwa. Później się tym zajmiemy. O, Kicel Price. Cześć Kicel, znaleźliśmy go w Drenholmie, ale macie w nosie. Dobra, to tyle. Nic z tego nie dostaliśmy.
Dobra. Za dużo nie będę się teraz kręcił po Kaladomie. Zobaczmy, jakie tutaj sklepy mamy do dyspozycji. To jest pewnie podziemie, co? Tak, to jest kontakt z podziemia złodziejskiego. Dobra, dobry krasnoludzie. Dobra. Krasnoludzka kolczuga i krasnoludzka zbroja płytowa. Bardzo solidne rzeczy. Blade Launcher. To jest chyba dosyć dobra broń, z tego co słyszałem. To 14,27. Trochę lepsze od tego co mamy. Trochę cięższe. 14, to będzie dużo lepsze. Więc będziemy celować w taką zbroję płytową. Jest bardzo fajna. Niestety jest bardzo ciężka również. Ale nie przejmujmy się tym. Jeżeli podpracujemy siłkę do 13, to może będziemy nawet w stanie ją uciężyć. Zobaczymy. O, to jest ultralekki topór, coś co można wytworzyć ze schematów. Obrażenia niezbyt duże, ale całkiem szybki jest, więc dosyć solidna broń w momencie, w którym się ją dostaje. Ta krasnoludzka jest całkiem spoko, ale nie na tyle, żebym wydawał na nią kasę. Może później. A co tu jeszcze mamy? Jakiś kolejny... oni nie chcą z nami gadać. To są magiczne zbroje i tak dalej. O, to jest karczma z cebulą w nazwie. Co nas bardziej interesuje, to jakiś technolog. Jest tu jakikolwiek technolog? Albo coś takiego w Kaladonie? Możliwe, że nie. Dobra. Niestety nie masz elektrolitów. Szkoda. Nie widzę żadnego technologa. To jest bardzo dziwne. Jakieś farmy są. Znaczy, żyjmy jeszcze tam, co jest. Generalnie trochę pokręcimy się po Kaladonie, nic za bardzo specjalnego nie będziemy robić teraz. A właśnie to miałem sprawdzić, Blade Launcher. Sztylet. I broń na... i strzelba na słonie. Fine Steel Dagger. Okej. Okay. Jest coś, co na pewno łatwo byłoby zrobić. Masz może jakieś... nie masz. Dobra, jeżeli będę pamiętał, to przy najbliższej okazji, jak znajdę jakiś Fine Steel Dagger, to zatrzymam sobie i... cóż, i zobaczymy ten Blade Launcher, co on jest w stanie zrobić. Z tego co słyszałem, to też jedna z lepszych broni w grze. Oraz, że wymaga dużo siły jej obsługiwania. Więc może być na jeszcze nie dla nas póki co, ale... ale ciekawie. Dobrze jest mieć zawsze jakieś fajne zabawki.
Dobra. Tutaj nic ciekawego. A tam jeszcze zobaczmy. Tak. Ktoś tam zmarł. Znaczy, mianowicie tak, to jest quest z rozwiązywaniem jakichś morderstw w Caladonie. Może się to zajmiemy w następnym odcinku. Ale ten, póki co... zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Tutaj mamy gazetę. Tu jest telegraf. A tutaj jest zoo. Tu jest policja. Czyli możemy, skoro już tu jesteśmy, możemy zagadać. Chcę zaoferować moją pomoc. Czy masz jakieś wskazówki? Dobra, z kimś mamy pogadać. A później się tym zainteresuję. I co? Na razie mamy w dzienniku. Dobra. Zobaczmy jeszcze jedno miejsce, mianowicie... cmentarz. O, tu jest świątynia Panarii główna. Ale... na razie tam jeszcze nie mamy potrzeby iść. Bom, 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 bom. Zajrzyjmy na cmentarz. Excuse me, I'll just be a moment. Lawrence Bromont, 1884. Zginął przed kilkoma latami. Okej, okay, Virgil. Oh, I'm sorry, I had something to do here. I'm ready to go when you are. Virgil, co ty robisz? Czy to jest nagrobek? Nothing. I... this is... someone I used to know. Many years ago, I just thought I should stop by and pay my respects. Lawrence Brumont. Czy był twoim przyjacielem? Lawrence was my friend. We grew up together. In Tyrande, actually. Families moved to Caladon when we were older. He died in an accident. Terrible accident. Co się wydarzyło? I don't want to talk about it. Please, let's just be on our way. Okay. I'm sorry, well, forget it. Perhaps another time. Dowiemy się coś o tym gościu. Kiedy wrócimy do Tarantu, będziemy mogli sprawdzić jego dane w archiwum. Ale póki co tylko zwiastun, tak, z Virgilem. Dobra, to wszystko. Muszę sobie przypomnieć, co tu, gdzie tu jest. Mamy rzeczy do robienia w Tarancie. Znaczy w Tarancie, w Caladonie. No i cóż, i weźmiemy się za to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.